Witam was bardzo serdecznie, jestem Owoasasyn, to jest kolejny odcinek z gry, która nazywa się Sąsiedzi z Piekła Rodem. Jest to w odcinek Moda na Sport. Czyli sąsiad, jak wiadomo, bierze się za siebie. Po całym domu rozsiane są wszystkie rzeczy potrzebne do sportu, więc... Widzisz, tam rybki karmi. Potem idzie na matę ćwiczyć jogę, więc wow. Dobrze. I na górkę. Wow, staje na głowie. I teraz będziesz chyba na dół. Wow. Wow, nie wiem co to było. Jakiś freeze, coś się z kompem, coś komputer zaczął odwalać. Aha, poszedł odłożyć książkę od jogi. I ciekawe gdzie teraz pójdzie, liczę, że do kuchni. Aha, poszedł poskakać. Spoko. Wow. Że to się nie rozwaliło. Rowerek. Rowerek ma tu. Tak więc okej. Okay. Schowajmy się na razie wszędzie. A nie, nie musimy nawet. Okej. Okay. Więc tak. A w sumie tu możemy przejść normalnie, bo już nawet nie ma tego. Musimy mu zrobić aż 10 pułapek. Wow. I potem idzie na dół. Tak więc. Będzie trochę ciężko, powiem wam szczerze. Ale nic, damy sobie na pewno radę. Widzę, że mamy piłę. Okej, zróbmy to, co na razie wiem. Możemy dać rybkom sterydy. Tutaj możemy dać to. Tu możemy dać to. Dalej. Tu możemy dać to. Dalej. Wrotkę możemy dać tutaj. Tego mu zniszczyć nie możemy. A w sumie. Dobra, chodźmy tak. Skakankę mu możemy zawiązać. Tu możemy dać to. I teraz tak, piłę możemy dać tu. Karmy ryby sterydami, tak. Kaka. Spienił się na ryby. No nic. Kabel do gniazdka. I guma z ekspanderem. W ogóle muszę sobie ekspander też kupić. To jest przydatne bardzo. Tak, to jest podręcznik wiązania suków. To nie jest yoga. A nie, gościu, nie spieniaj się tak. Dobrze. Idź na górę, zobaczymy co dalej idzie rzeka. Teraz mu chyba fever spadnie. Fever, I mean, nie furia, nie gorączka, a furia. Furious. Rage meter, nie wiem. Rage meter, tak, to jest rage meter. I zobaczymy teraz co się stanie, jeżeli ma sprężynę pod tym. Wow! To było śliczne. To było piękne. Zawalić głową w sufit. Epic. Teraz zobaczymy co z rowerkiem zrobi. Jakie są jego plany dotyczące rowerka? Ała. Dobrze, że sobie kręgosłupa nie połamał. Bo to by było dopiero. A to jest chyba, że to podchodzi pod nękanie. To on sam ukręcał się w sumie na policję. Ej, widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Ja wiem, że wy to widzicie. Jak się kurzył. Chyba z kawki nici. A, jednak idzie.
Idzie wypić koktajl. Ładnie. I... A idź teraz na dół. I tu się wydump. Wydump się tutaj. Tutaj. Aha. Dobrze. A teraz idzie do piwnicy. Teraz, że go trafi szlak. Albo raczej piorun go porazi. A dwa. Właśnie. Kombo. O fuck, zapomniałbym. Nie, skakam sobie zaplątałem, okej. Okay. Myślałem. Co do mnie... Aha. A, spoko. Dzięki, że mi piszesz na granie, gościu, doceniam. Doceniam, nie wiem kim jesteś, ale doceniam. O. Teraz uwaga. Podnoszenie przepiłowanego ciężarka. Raz, dwa, jep. Sartu do tyłu sieknął. Szacun. Gościu, jesteś moim mistrzem, potrafisz zrobić salto do tyłu. Idź podskacz na skakance lepiej. No proszę, jak się mnie słucha, powiem wam szczerze, to jest już... Wiecie. Skakanka... Aha, bo ona jest poplątana. Okej, okay, I get it. Gdzie jest to? Raz, dwa, yes! A teraz Woody wyjdzie z szafy. Ale sąsiad się nie wściekł. Bo już mam mnie gdzieś, jest po prostu zmęczony. Dobra, to by było na tyle i do jutra. Pa, pa!